Dzień dobry państwu, Maksymilian Wysocki zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dzisiaj jest pani Beata daszyńska muzyczka, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Szanowni państwo, gorące pytanie, jakże może być inaczej, czy USA może odmienić Trójmorze, bo dzisiaj o Trójmorzu z panią prezes chciałbym porozmawiać fundusz odbudowy Unii Europejskiej, inicjatywa Trójmorza to są nowe projekty, nowe możliwości rozwoju, powrotu na ten ścieżkę naszego dobrego, szybkiego rozwoju, ale też i wielkie pieniądze, które są mogą być przeznaczone i będą na strategiczne inwestycje. No i tutaj też każdy próbuje szczęścia, nie tylko z Europy i USA jest też tym zainteresowany, no i my w jakiś sposób oczywiście też jesteśmy zainteresowani i stąd postaramy się dzisiaj odpowiedzieć na to gorące pytanie, jak bardzo USA może mieć wpływ na Trójmorze pani prezes, może zacznijmy od tego pokłosia wczorajszego wydarzenia spotkania prezydentów Trumpa i Dudy czy faktycznie relacje między Polską a USA są tak dobre jak nigdy dotąd. Absolutnie to potwierdza też wczorajsza wizyta, ale też jest to wręcz taki kamień węgielny budowany pod strategiczną, długoterminową współpracę, partnerstwo, strategiczne partnerstwo między Polską a USA i też szerzej całym regionem tutaj Europy Centralno-Wschodniej. Samo, samo zbudowanie inicjatywy Trójmorza zaczęło się w USA. Ta inicjatywa, która powstała gdzieś w głowach jako pomysł właśnie prezydenta Andrzeja Dudy i pani prezydent Chorwacji, rozpoczęła się na jednym chyba ze zjazdów ONZ? Gdzie prezydent Duda reprezentował Polskę, pani prezydent Chorwacji Chorwację. I tam powstał zalążek w ogóle Trójmorza. Więc Ameryka od początku jest związana z samą ideą i inicjatywą Trójmorza. Jest więcej takich akcentów. Dlatego, że kiedy był drugi szczyt Trójmorza, który się odbywał właśnie w Polsce w 2017 roku, właśnie przy okazji wizyty Donalda Trumpa, prezydenta USA tutaj w Polsce to wtedy zaczął się drugi etap, który my już bardzo mocno jako bank gospodarstwa krajowego jako instytucja finansowa włączyliśmy się, bo inicjatywa Fajnie, ale potrzeba też innych działań, innych narzędzi, które je wspomogą. To po tamtej wizycie właśnie prezydenta USA powstała w, w, w mojej głowie, ale wspólnie z kolegami z zarządu, z BGK, utworzenie funduszu Trójmorza, który wesprze całą inicjatywę. Fundusz, który już działa, który został zarejestrowany. Jego wielkość to 5 miliardów docelowo na inwestycje właśnie w tak ważną infrastrukturę strukturę w tym regionie, żeby budować na osi północ-południe wzmocnienie gospodarcze, infrastrukturę transportową, energetyczną i infrastrukturę cyfrową. Także Stany Zjednoczone jako strategiczny partner są tak naprawdę przy tej inicjatywie inspiratorem i bardzo strategicznym partnerem od samego początku. O ten fundusz, który może jak najbardziej zaraz będę chciał spytać, ale zanim to nastąpi, chciałbym dowiedzieć się od, poznać pani prezes opinię, co do samej tej osi. I te geopolityki, ponieważ sama inicjatywa Trójmorza to jest gdzieś tak, no, w międzywoje tak naprawdę, jeszcze dwudziestolecie międzywojenne, natomiast wtedy nie było za bardzo możliwości tej współpracy. No i teraz mnie bardzo to ciekawi. Mamy, jesteśmy częścią Unii Europejskiej. No, i tworzymy właśnie alternatywną oś, tak naprawdę decyzyjną. Dlaczego tak się dzieje, dlaczego jest to dobry pomysł? Dlaczego nie zostawiać tego na przykład w rękach w Brukseli? Może zacznę od tego. Każdy łańcuch jest tak silny jak najsłabsze jego ogniwo. Jeżeli chcemy budować silną całą Unię Europejską, to nie możemy mieć jednych państw słabszych, zapuszczonych od strony infrastrukturalnej, tak żeby one nie stanowiły jednolitego regionu, który buduje gospodarkę. Nie jesteśmy, jako państwa centralno-wschodniej Europy, części Unii Europejskiej, biec w takim samym tempie, jak pozostałe państwa zachodnie jak nie nadrobimy tych właśnie luk w infrastrukturze które są właściwie, fundamentem do tego żeby nasze gospodarki rozwijały się jeszcze szybciej na, zresztą zaproszę nas na stronę funduszu bo tam znajduje się raport dotyczący jak duże są te luki infrastrukturalne które mamy w, Oszacowane w porównaniu do tego, co jest dzisiaj w Europie Zachodniej. Tylko w sektorze transportowym, czyli drogi koleje, energetycznym sieci wytwarzania energii, bezpieczeństwa energetyczne, cyfrowym, czyli dostęp do usług cyfrowych i całej infrastruktury cyfrowej, która wspiera możliwości korzystania szeroko rozumianej cyfryzacji, to jest potrzeba. 570 miliardów euro. Zaznaczę, że na przyszłą perspektywę, która była jeszcze planowana przed koronawirusem, na całą infrastrukturę w tych trzech obszarach, o których powiedziałam, było planowane na 7 lat 40 miliardów. To Jest była jedna z moich dyskusji akurat z przedstawicielem e, e, państwa e, sąsiada naszego zachodniego, czyli Niemiec, że po co ty budujesz ten fundusz? Przecież to jest konkurencja dla środków europejskich, przecież my mamy środki na infrastrukturę. Ja mówię, to dlaczego nie potrafimy tego połączyć? I czy Państwo chcą mnie przekonać, że 40 miliardów euro na infrastrukturę, czyli 6 miliardów rocznie, to oferujecie nam, że dogonimy już Europę Zachodnią jako kraj centralno-wschodniej Europy za 100 lat? To jest bardzo ciekawe, bo jak teraz się tak oddalić od tego i per analogia porównać do Polski, trochę to może przypominać sytuację Polski, podział na Polskę A i Polskę B zarządów PO, kiedy kompletnie niedoszacowana była... Ta nasza wschodnia strona, kiedy o wiele by zaawansowane bardziej i też infrastrukturalnie, ale też jeżeli chodzi o samą uwagę i alokację środków, tak naprawdę też budżetowych, no cały czas ten podział jakby był utrzymywany, a od tych paru lat to trzeba przyznać rządowi prawa i sprawiedliwości, że jednak wyrównywane są te szanse i dowartościowywana jest ta polska ściana wschodnia. Sama sytuacja chyba tak wygląda właśnie z Europą Wschodnią i Unii Europejskiej. Myślę, że to jest bardzo dobra analogia, i jak szukamy inwestorów do Polski chociażby, to najczęściej jest pytanie, ale jak wygląda infrastruktura? Czy jest tam, jak dojechać, czy są możliwości właśnie drogowe, komunikacyjne, logistyczne, żeby tam umieścić swoją firmę. I no to jest pytanie, co pierwsze, jajko czy kura? Będą inwestycje, to będą drogi, będą drogi, no to będą inwestycje. Dlatego ja się cieszę, że jest wiele też Biznesów amerykańskich, które niezależnie od tej infrastruktury już wcześniej ulokowały swoje przedsiębiorstwa, jak chociażby w Olsztynie, czy jak na, na Podkarpaciu. Tak? Mielec, Olsztyn. Nie, nie będę tu już wspominać o, o firmach, ale amerykański biznes docenia w ogóle możliwości polskiej gospodarki, dlatego rozmieszczenie firm jest nie tylko uzależnione od dróg, które dzisiaj głównie biegną wschód, zachód, zachód, wschód. Ale to, że ten potencjał gospodarczy i też dobrze wykształceni, dobrze wyedukowani polscy młodzi ludzie, ale też inżynierowie mogą się zatrudniać w tych firmach z kapitałem amerykańskim, też na terenie całego kraju. To jest to budowanie też faktycznie już teraz, nawiązując do tego, co pani prezes mówi, Microsoft poza oczywiście decyzją o zainwestowaniu. Miliarda w Polsce. I poza tym, tą informacją wczorajszą o dwóch miliardach inwestycji Google, Microsoft miał wczoraj, przedwczoraj taką konferencję, największą w Polsce technologiczną zdalną od Microsoft Tech Tools. Tech Talks i podczas tej konferencji prezes Microsoft polskiego powiedział, że Polska ma szansę stać się cyfrowym sercem Europy. Także faktycznie tak, doceniają tą Polskę, ten, ten potencjał. A, a jak z potencjałem właśnie Trójmorza i jak Amerykanie patrzą na potencjał Trójmorza? Czy tylko i wyłącznie patrzą na to przez pryzmat inwestycji, które mogą tak naprawdę tu ulokować, czy to ma szersze znaczenie? Ja myślę, że dla wszystkich analityków i ci, którzy wiedzą, jak wygląda geopolityka region Trójmorza jest jednym z najbardziej strategicznych ale też o największym potencjale regionem tutaj w tej części świata to możliwość skrócenia łańcuchów dostaw Ja myślę, że jesteśmy ogromnym potencjałem dla. I wyżej wytworzonych komponentów, tak, lub zastąpienia, zastąpienia możliwości wytwarzania części komponentów do, do, do produkcji, która była realizowana głównie w Chinach, więc też. Obecny czas i, i, i koronawirus, który spowodował przerwanie pewnych łańcuchów, skłania do zastanowienia się nad nowymi modelami biznesowymi, nad szansami zbudowania i rozwoju tutaj gospodarki w oparciu o chociażby te wyższe wytworzenie i nowe komponenty. Dlatego y, y, uważam, że te inwestycje, które powstają, ten hub, który potencjalnie jest dla, dla Polski, może dla Trójmorza, dotyczący przetwarzania danych, budowania osi północ-południa od strony transportowej. To jest ogromna szansa i ogromna przyszłość dla Polski. Dlatego uważam, że tak strategiczny partner jak USA patrzy na to w perspektywie długoterminowej. My jako BGK, jako Fundusz Trójmorza jesteśmy w bardzo zaawansowanych rozmowach z nowym Bankiem Rozwoju Amerykańskim, czyli IDFC, z którym patrzymy na możliwości jego zaangażowania się również w Fundusz Trójmorza. W styczniu, końcówką stycznia, przeprowadziliśmy ponad 13 spotkań jako przedstawiciele funduszu, w tym ja, Łotwa, Estonia, Czechy i Słowacja. Byliśmy tak naprawdę w Stanach Zjednoczonych, żeby zaprezentować, jakie są możliwości tego regionu, jakie są potrzeby, jaki potencjał. Byliśmy na spotkaniach i w bankach, i w Banku Światowym, w Międzynarodowym Funduszu Walutowym. Mieliśmy Mnóstwo spotkań, i w, z kongresmenami, i w Departamencie Stanów, w Departamencie Energii. Dzisiaj można powiedzieć, że też wizyta pana prezydenta Dudy i to spotkanie i wczorajsze oświadczenie o strategicznym partnerstwie jest takim właściwie na nawiasem, że to partnerstwo strategiczne jest nam potrzebne, a bezpieczeństwo i dywersyfikacja właśnie energetyczna i dobry partner w zakresie tej dywersyfikacji jest dla nas bardzo. Ważny. Myślę, że to nie jest tylko w jedną stronę, że tylko i wyłącznie inwestycje tutaj. Jako, jako Bank Rozwoju, jako Bank Gospodarstwa Krajowego, jesteśmy też zaangażowani w duże konsorcjum finansowe, które będzie inwestować w rozwój infrastruktury właśnie energetycznej w Stanach Zjednoczonych co oznacza, że to partnerstwo tak naprawdę działa w dwie strony a, mając takie partnerstwo czujemy się po prostu bezpiecznie a energię dzisiaj to jest bezpieczeństwo każdego obywatela. Bardzo pani dziękuję naszym gościem dzisiaj była pani Beata daszyńska muzyczka prezes Banku Gospodarstwa Krajowego bardzo dziękuję bardzo. pani i bardzo dziękuję państwu za uwagę życzę miłego dnia do widzenia.